Kryzys jako ćwiczenie. Mamy sytuację nadzwyczajną, możemy spojrzeć na to, jak administracja sobie radzi z sytuacją nadzwyczajną z perspektywy tych spraw, których dotyczy działalność statutowa fundacji, w tym przypadku obrona państwa jako całości, system obronny państwa. Przygotowania. Ochotnicy szyją maseczki, ochotnicy dowożą jedzenie lekarzom. Jednym ze źródeł zarażeń w Polsce, o czym się właściwie nie mówi, jest niestety to, że mamy system zdrowia, który się utrzymywał na powierzchni m.in. dzięki temu, że lekarze i inni ludzie pracujący w opiece zdrowotnej byli dwu-trzyetatowcami. W przypadku profesora, powiedzmy, historii czy geografii to nie bardzo szkodzi. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy potencjalnie, załóżmy roboczo, że mamy do czynienia z rzeczywistą epidemią, również w dawnym stylu tego słowa, w dawnym znaczeniu tego słowa, załóżmy, że mamy prawdziwą dżumę, a nie koronawirusa, mamy lekarza, który z jednego szpitala idzie do drugiego, a potem jeszcze pojawia się w trzecim. Lekarz się zaraził. Jak możemy w tym systemie ograniczyć ilość zakażeń, jeżeli lekarze i pielęgniarki pracują w jednej, w więcej niż jednej instytucji? Doszło do tego ze względu na to, że oni chcieli zarabiać, było to legalne i trzeba było łatać system, bo więcej jest etatów zapotrzebowania niż ludzi, ale w sytuacji kryzysowej widzimy, że pomysł, który działał w normalnych czasach, całkowicie nie zadziałał w niedużym jeszcze kryzysie. Druga sprawa. Sojusze. My zakazaliśmy czegoś wywożenia, ktoś zakazał od siebie wywożenia, ktoś prosi, żeby przywieźć, ktoś mu nie chce przywieźć. Włochy narzekają na Francję i Niemcy, Niemcy narzekają na Włochów. Hiszpania nie chciała pomóc Włochom, Polska komuś nie chce pomóc. Widać, że Unia Europejska właściwie przestała istnieć. Nagle państwa narodowe okazały się istotne. Czy wyciągniemy z tego wnioski? To jest bardzo dobre pytanie, ale dzięki temu, że możemy potraktować ten kryzys jako ćwiczenie, widzimy, że świat wygląda inaczej. Kolejna sprawa. Mimo, że to się może Państwu wydawać niezwiązane z bezpieczeństwem państwa, to wbrew pozorom jest. LGBTQ, coś tam jeszcze, nowe prawo moralne, prawa zwierząt, absurdalne sugerowanie w różnych mainstreamowych mediach, że jedzenie mięsa jest nie w porządku. To wszystko nagle odpłynęło, oprócz jednej szalonej pani z Purek. Nikogo to już nie obchodzi, dlatego że to nie jest rzeczywistość, to jest para rzeczywistość, która się kończy w momencie, w którym kończy się kryzys. To może w ogóle porzućmy modyfikowanie moralności, jeżeli widzimy, że w sytuacji kryzysu wszystkie rządy, nie tylko prawicowe, wzywają do tego, żebyśmy nagle bliżej byli ze swoją rodziną. Chyba że chcemy wyjść z domu, to wtedy żona musi być 2 metry dalej. Ale generalnie mamy spędzać czas z rodziną, z dziećmi i znowu gwiazdka. Jak Państwo sobie wyobrażają rodzinę 2 plus 3 w M3, M4 na blokowisku gierkowskim, jak nie mogą wychodzić sobie swobodnie na spacery? Ja sobie tego nie wyobrażam, rządzący najwyraźniej jakoś sobie to wyobrażają. Po co im szkodzi rozkazać innym, tak? Ale to tak na marginesie. Dalej. Sojusze. Unia Europejska jest do niczego, wiemy. LGBT w wojsku jest absurdem, którym się nikt normalny nie zajmuje. Modyfikacja moralności jest bez sensu, bo liczy się rodzina. NATO. NATO ogłosiło, że zrobi radę, która zmodyfikuje NATO. W ramach tego, w tej rady jest 5 mężczyzn i 5 kobiet. A z Polski i Europy Środkowej przedstawicielem jest pani Anna Fodyga. Mistrzostwo czy profesjonalizm level expert. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Ja słyszałem to na własne uszy od tej niekompetentnej kobiety. Proszę nie przeklinać. Zacytuję Państwu, jeśli ktoś nie pamięta. W Stanach Zjednoczonych jest National Rifle Association, a rifle to nie jest broń wojskowa, dlatego oni mogą w Stanach Zjednoczonych mieć broń taką jak rifle, bo nie jest to broń wojskowa, w związku z czym taką mogą mieć, a innej nie. Inny pomysł tej pani. Amerykanie mogą mieć broń powszechnie dostępną, przynajmniej relatywnie w stosunku do nas, bo w Ameryce elita narodu, kwiat narodu idzie do wojska służyć, nie tak jak w Polsce.
Albo Finowie mogą mieć dostęp powszechny do broni, bo graniczą z Rosją, a my nie możemy mieć dostępu do broni. To są wszystko cytaty z tej pani. Jest takie słowo, które dzisiaj jest obelżywe, zaczyna się na i, a w starożytnej Grece oznaczało człowieka, który nie zna się na polityce. Nie wiem, czy państwo kojarzą, mi się kojarzy i kojarzy mi się to z tą panią. Jeżeli ktoś zaakceptował tą panią do tego, żeby była w Radzie, w połowie złożonej z mężczyzn, w połowie kobiet, a gdzie LGBTQ, która będzie reformowała NATO, to znaczy, że Amerykanie krzyknęli na cały świat: NATO już nie istnieje, guzik nas obchodzi. Nie dość, że dopuścili do tego fotygę, to tam są politycy, tak? Takich rzeczy się nie reformuje politykami. Polityk we współczesnej Europie czy Stanach Zjednoczonych, jakkolwiek może nam się to nie podobać i nie być zgodny z tym, co się wykłada na uniwersytetach na temat politologii czy w stosunkach międzynarodowych. Polityk to jest inna nazwa rzecznika prasowego. On nie decyduje o tym, co będzie zrobione. On nie decyduje, który wariant będzie rozwinięty. On nie decyduje, który wariant będzie, jak warianty będą tworzone. Jak będziemy wariantować plany? On decyduje o tym, jak ma się uśmiechnąć, chociaż nie, od tego ma kierowca. On jest głową, która ma państwu ogłosić, co inni, jaką decyzję inni podjęli. Nie bierze się polityków z partii demokratycznych do reformowania sojuszy wojskowych, które istnieją naprawdę. W związku z czym NATO nie istnieje. Pożegnajmy się z tym sojuszem. Liga Narodów może jeszcze gdzieś ma biuro, nie wiem. Mogą to państwo sprawdzić. Ja przy sobie nie mam laptopa ani komórki, w związku z czym nie sprawdzę. NATO nie istnieje. Dalej. Pani Fotyga, która reformuje NATO. Mi się to podoba. Nie wiem jak państwu. Mocne. Przygotowania. Reakcja władzy. Mamy kłopot z wirusem, którego śmiertelność na dzień dzisiejszy, 1 kwietnia 2020, jest jeszcze mniejsza w Polsce niż zwykłej grypy. We Włoszech jest jeszcze mniejsza niż zwykła grypa w sezonie 2016-17. No i wojsko wyprowadza na ulicę. Wojsko zostało wyprowadzone na ulicę w Polsce przez pana Błaszczaka. Bez informacji, chociażby na plakatach, jakichś informacji w mediach, jak ludność ma reagować na żołnierzy, co ci żołnierze mogą nam zrobić, czego nam nie mogą zrobić. Ale na pewno długą broń przy sobie mają po to, żeby walczyć z wirusem. Tego możemy być pewni. Przygotowania. Maseczki szyją starsze panie. Ochotnicy przywożą żywność lekarzom. Samolot z Chin przywozi nam 1,5 miliona maseczek, o czym przez 24 godziny mówią wszystkie media. A nie wiem, czy państwo wiedzą, ile średnio rozgarnięta w Chinach fabryka średniej wielkości, powiedzmy wielkości szkoły, tysiąclatki, dzienny urób ma takich maseczek, ile produkuje? 3 miliony. Do nas przyjechało 1,5 miliona i dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi. A, 16. Dywizja dzisiaj tweeta wrzuciła, że żołnierze w ramach akcji społecznej szyją maseczki dla służby zdrowia. Jestem przekonany, że w razie wojny służba zdrowia w akcji społecznej będzie robiła im amunicję. W ten sposób silni, zwarci, gotowi będziemy jeszcze bardziej niż w 1939 roku. W końcu postęp zobowiązuje. Żołnierze, którzy szyją maseczki. Mamy Agencję Rezerw Materiałowych, bodajże z pamięci mówię nazwę, mogłem przekręcić, o której za chwilę jeszcze. Mamy sztabowców, którzy różne plany kryzysowe robią latami. Mają sekretarki, samochody, wysokie stopnie wojskowe. Czy ktoś użył któregoś z tych planów? No, ustawy na temat ustaw, które dotyczyły kryzysów, nie. Zrobiono specjalną, nową. W związku z czym jest duże prawdopodobieństwo, że starych wariantów nikt nie użył, tylko leżą w szufladzie, zakładając, że są. I to znaczy, że praca tych sztabowców poszła na marne. To kryzys jako ćwiczenie. Wyrzućmy ich wszystkich z pracy. Nie potrzebujemy tych sztabowców. Ta agencja od rezerw strategicznych, nie wiem jak ona tam się nazywa w tej chwili, wyleciała mi z głowy,
Swoje biuro ma w hotelu, wynajmuje. Jestem pewien, że magazyny też wynajmują, a zasoby wynajmą w razie czego. Tak? Ale na pewno mają fajną pracę. Brakuje maseczek, nie ma skąd żywności dowieźć, ale jak będziemy mieli pełnoskalową wojnę, na pewno nie zabraknie amunicji, dopływu żywności, leków, wszystkiego, co trzeba, żeby żywić wojnę. Kryzys jako ćwiczenie. Długą bronią będziemy ćwiczyli walkę z wirusem. Małżeństwa nie mogą chodzić razem. Restauratorzy dowożą jedzenie, a starsze babcie szyją maseczki. Państwo z dykty to jest aspiracja, a nie fakty naszej dzisiejszej rzeczywistości. Kryzys jako ćwiczenie. Warto w ten sposób o tym pomyśleć. Filmiki, tak jak wielokrotnie mówiłem, są dodatkową działalnością fundacji, która wręcz przeszkadza w prowadzeniu podstawowych czynności fundacji, ale jest konieczna ze względu na kontakt z państwem i relacje, zdawanie relacji państwu z naszych czynności. Od marca 2020 mam dla państwa świetną informację. Nie musi to być jedyne źródło informacji i mogą być źródła, do których będzie bardziej łatwo się odwołać, bardziej twarde, czyli pisane. Mamy newsletter, można się na niego zapisać na stronie www.adarma.pl. Tam z prawej strony państwo znajdą takie miejsce, żeby zapisać się na newslettera i dzięki temu raz na tydzień będą państwo od nas dostawali informacje, również z takimi materiałami, które nigdy nie są opublikowane w formie wideo, bo są powiedzmy bardziej techniczne, bardziej zaawansowane i nie bardzo nadają się na materiały wideo. Dlatego też zachęcam jeszcze raz państwa do tego, żeby zapisać się na newslettera. Dzięki temu państwo będą mieli dostęp do naszej pracy, do naszej, waszej pracy, bo przecież to, co robimy, jest możliwe tylko dzięki państwu wsparciu. I od marca 2020 roku mamy tą możliwość, że możemy w szerszy sposób udostępniać państwu owoce naszej pracy właśnie dzięki newsletterowi.